Czy wybrali już Państwo prezent z okazji Dnia Walentynek dla swojego ukochanego, ukochanej? Jeżeli nie, to zapraszam do oglądania kolejnego odcinka programu Moda na Styl. Każda z pań lubi piękną, elegancką bieliznę. Może taką poradę pani by miała dla panów, którzy przychodzą i chcą wybrać coś dla swojej ukochanej? Przede wszystkim warto, żeby panowie znali rozmiar biustonosza i dołu, ponieważ często przychodzą do nas i mówią, no mniej więcej takie, ewentualnie. Okay. Zdarzają się również panowie, którzy pokazują nam zdjęcia. Ciężko jest nam naprawdę dobrać. Tak, dokładnie, więc już jak mamy taki problem, to wtedy po prostu kierujemy ich troszeczkę w inną stronę, w typu chociażby w jakiś ładny komplet do spania, tak, jakiś szlafrok, coś w tą z bardziej stronę. Czyli przychodzi mężczyzna, powinien znać rozmiar. Tak, dokładnie. No, przecież zawsze może zajrzeć do szafy swojej ukochanej, prawda, i zobaczyć na metce, jaki jest rozmiar wpisany na metce biustonosza, prawda? Dokładnie, zgadza się. Warto gdzieś tam sobie zawczasu sprawdzić to, nie wiem, zrobić zdjęcie, zapisać, jakby nam miało uciec z głowy. Jakie kolekcje takie właśnie specjalnie na tę okazję, czyli walentynki, co panie proponują? No, walentynki głównie kojarzą nam się z czerwienią, tak? Czerwień. To na modelce, dokładnie, prawda? Czerwień, koronki, wszelkiego rodzaju zdobienia dodatkowe, czyli jakieś wszyte cekiny, dżety koronkowe, wypustki, no wszystko to, co nam się głównie kojarzy z walentynkami. I to nie ma być tylko bielizna, którą nałożymy raz, tylko to ma być bielizna, która będzie nam służyła później na co dzień. No właśnie, tutaj jeszcze mamy na tym stędzie piękne body, bo oczywiście oprócz biustonosze i do tego majtek nakładamy. Body, komplety możemy tworzyć różne. Czy oprócz takiego zestawu właśnie, czyli biustonosz i majtki, oprócz bodów, czy są inne możliwości? Możemy iść na przykład mięciutkie, bardziej przezroczyste, tak? Tu mamy bardzo fajny komplet, do którego możemy sobie dobrać pas, jeśli panie lubią. Oprócz czerwonej bielizny, która tak się bardzo kojarzy z walentynkami, jest również bielizna w kolorze czarnym, prawda? Proszę bardzo, mamy takie przykłady. Oprócz tego, że jest czarna, to mamy jednak przemycony ten kawałeczek koloru na ramieniu. No właśnie, mamy odrobinę borda. Przychodzi mężczyzna i nie zna rozmiaru bielizny, którą nosi kobieta. To co panie podpowiadają? Jakie takie praktyczne porady? No wtedy to już idziemy właśnie w typowo, w komplety jedwabne, tak jak mamy tutaj na koleżance. Czyli koszulka, taki topik, tak, prawda? Tak, koszulka, spodnie, mamy różne tak naprawdę warianty. Może być koszulka z szortami, po prostu spodenkami, tak? Możemy również zamiast koszulki na ramionczkach dobrać koszulę z długim rękawem, tak? Czyli taką wersję, prawda? Mamy długi rękaw i do tego spodnie jedwabne. Tak, dokładnie. Mamy też długie haleczki. Tak, to też tak naprawdę zależy od tego, w czym pani czuje się dobrze, w czym pani lubi spać. Bartku, czym się kierować, wybierając biżuterię dla ukochanej osoby przed walentynkami? Możemy się kierować intuicją, albo możemy się też kierować rzeczywiście zainteresowaniami bądź stylem ubierania osoby, z którą jesteśmy. Wiem, że panie cenią sobie i lubią biżuterię w tak zwanych kompletach, czyli mają kolczyki albo wisiorek do tego, prawda, albo bransoletę. Czy takie zestawy też byś zaproponował panu? Rzeczywiście komplety są jedną z bardziej popularnych. Takie, prawda, bardzo ładne zresztą. Zestawów na walentynki w zasadzie nie tylko. Stanowią pewną taką całość, bo są to kolczyki i zawieszka. Serca nadal są popularne, no jeśli właśnie, chodzi o to święto. Wzięłam tutaj taki zestaw właśnie z serduszkami i oczywiście jest absolutnie w trendzie, prawda? Jest, jak najbardziej. Natomiast może być też idealnym prezentem na rocznicę, czy po prostu bez okazji, jako wyraz miłości partnera. No właśnie, ale mamy też niekoniecznie serduszka, prawda? Czyli komplety z różnymi kamieniami, prawda? Tak. Tutaj akurat trzymasz tanzanity i brylanty. Rzeczywiście jest to komplet złożony z kilku sztuk biżuterii.
I to też jest dobry wybór. Wszystko zależy od naszych... No właśnie, no właśnie. Naszych preferencji, naszego pomysłu. Wiem, że też zdarza się, że walentynki, kochani, się zaręczają, prawda? I tak. Wtedy co? Mamy taki piękny pierścień. Piękny pierścionek zaręczynowy, a jednokamieniowy. Taka czysta klasyka, która spełni się idealnie na zaręcze. Bardzo często jest tak, że odwołujemy się nie tylko do takich wzorów tradycyjnych jak serca czy gwiazdki nieskończoności, ale też ktoś ma większą inwencję i chce wybrać coś związanego z pasją danej osoby. Czasami jest to rower, są takie zawieszki, czasami jest to samolocik, czy... Albo ktoś tańczy, prawda? Tak jest. Tańcząca zawieszka, właśnie baletnica. Przepiękne to jest. Mamy tutaj duży wybór pasji przekutych na kruszec. No właśnie, rakieta tenisowa, proszę bardzo. Jest to rakieta tenisowa, może ktoś uprawia tenisa. Saksofon, gitara, rower. Zegarki są dosyć popularną biżuterią wśród mężczyzn, jako że dla nas zostały łańcuszki, obrączki, sygnety czy bransoletki nieduże. To zegarki są taką naszą biżuterią męską i nawet tendencja, jeśli chodzi o produkcję zegarków, jest taka, że większość produkuje się z zegarków męskich. Niemniej jednak na walentynki czy inne okazje zegarki sprzedają się i takie, i takie. Dodatkowo taki zegarek można wygrawerować, więc jeżeli ktoś ma... Czy taka personalizacja, prawda, tak jest. Prezentu. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł na zmianę taką od serca tego zegarka, można go wygrawerować. A powiedz mi proszę, czym się panie kierują w takim razie, wybierają zegarek dla swojego mężczyzny? Czy to, że on uprawia sport, prawda, czy może bransoletką, może pasek skórzany? Możemy wyróżnić kilka typów klientów. Takich, którzy już wiedzą, czego chcą i idą z takim założeniem, że to ma być zegarek klasyczny, do garnituru, do koszuli, tak jak się pan najczęściej ubiera, bądź uprawia sport, czyli zegarek bardziej sportowy. Ale też czasami to my robimy research, zadajemy pytania, w co się pan ubiera, jakie ma aktywności, jak się lubi nosić. I to nam pomaga jakby wybrać najlepszy zegarek dla klienta. I jeszcze jedna rzecz, jest taki jeden element, który uważam, że jest bardzo ciekawy, czyli bransoleta męska. Jakże teraz popularna? Bransolety męskie rzeczywiście są popularne. Zazwyczaj są to bransolety skórzane. Czasami są osoby, które lubią nadążać za modą. Orientują się w tym, co noszą celebryci, czy gwiazdy sportu, bądź telewizji. Agnieszko, czy restauracja, ten specjalny, wyjątkowy wieczór, jaki są walentynki, przygotowuje coś właśnie wyjątkowego i specjalnego? Oczywiście, no nie bylibyśmy skłonni robić niczego innego, bo to dla niektórych wyjątkowe święto. No właśnie. I bardzo je celebrujące. Aha. Więc przygotowujemy tego dnia specjalne menu. Kucharze się bardzo starają, żeby ono było pełne afrodyzjaków, pełne kolorów, podkreślające namiętność, nawet nazwy dań i początki dań. Przystawka to jest u nas w tej chwili gra wstępna. O! Deser to jest sweet amore, więc to jest wszystko specjalne, dedykowane i bardzo, bardzo takie starające się być zmysłowe, żeby podkreślić ten wieczór kolacyjny właśnie czerwienią, afrodyzjakami. Są to zestawy, jeden zestaw jest mięsnym zestawem, drugi zestaw jest zestawem wege. Czyli dla każdego coś dobrego. Tak. Nasi kucharze przygotowali dwa dania na początek. To jest właśnie gra wstępna. Tak. Więc mamy znane ostrygi z tego, że są zacnym afrodyzjakiem. Podajemy je z kawiorem, odrobiną chili, limonką. Jeżeli ktoś nie jest odważny aż tak, żeby chcieć spróbować tego rodzaju pyszności. No, mamy tutaj krem ze specjalnego buraka, z maliny, z orzeszkami piniowymi i to jest jakby wyjątkowe danie, czerwieni, więc podkreślające absolutnie powagę święta. Widzę, że te zestawy są tak przygotowane, że rzeczywiście przyozdobione w taki sposób właśnie bardzo zachęcający.
No tak, no to ma być wyjątkowy wieczór i początek, i środek jedzenia, czyli danie główne, no ale deser powinien też być specjalny, jak sama nazwa, sweet amore, jakby świadczy o powadze wydarzenia i namiętnościach. Prosimy o drugi zestaw. Tak. Tutaj mamy kaczkę, która znana za afrodyzjak. Ona jest jarmuszem z dodatkami czerwonymi, dodatkami jakby aromatyzowanymi wiśnią. Na przykład tutaj mamy z kolei ravioli. Ravioli jest z serem halloumi, ravioli jest z orzechami, z gruszką i sos jest z wege śmietanki ze szpinakiem. Oczywiście te potrawy są tak przygotowane i tak jest ułożone to wszystko na talerzu, że tutaj przypadków nie ma. Nie ma. Agnieszko, powiedz jeszcze proszę o tym, co dodatkowo, bo rozumiem, że ten deser, o którym wspomniałaś, to tak. Jest taka wisienka na torcie tego wieczora, prawda? Na deser dajemy czekoladowo truskawkowe tiramisu. O, jak to pięknie wygląda. No właśnie, nawet ta truskawka, też, która jest taką... Z truskawki, z czekoladą. Alkoholizowane lekko, więc na miły początek późniejszego wieczoru też coś przyjemnego, na słodko. Wiem, że trzeba wcześniej zarezerwować miejsca, prawda, do restauracji, bo tak jak powiedziałyśmy, to jest wyjątkowy wieczór i każdy chce ten wieczór celebrować. Tak. My przygotowujemy się zawsze w ten sposób, że ustalamy dwie godziny kolacyjne. U nas w tym roku będzie to godzina 18. To jest jakby pierwsza kolacja, którą serwujemy o 18. O 20 serwujemy kolację po raz drugi, tak żebyśmy byli przygotowani, no bo te dania są pracochłonne, więc no, nie da się w jakimś wielkim rozrzucie ich przygotować. Kucharze muszą być jakby w gotowości, dlatego zapraszamy gości na 18, a później na 20 wedle życzenia, wyboru, czasu, możliwości. Myślę, że możemy zaprosić już widzów, żeby już rezerwowali miejsca w restauracjach, bo na pewno tych miejsc dla wszystkich nie będzie. Jeżeli chcecie Państwo zjeść dobrze, przyjemnie i w miłym towarzystwie, zapraszamy serdecznie. Dziękuję Agnieszko za to spotkanie. Dziękuję bardzo, zapraszamy.